Mają po kilkanaście lat, ale już bardzo chcą działać na rzecz społeczności lokalnej. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kielce odbyła się w ratuszu. 32 młodych radnych złożyło ślubowanie poprzez odczytanie roty przysięgi i wypowiedzenie uroczystego słowa ślubuję. Sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Łykoński Dawid. Ślubuję. Majszak Łukasz. Ślubuję. Majak Aleksander. Ślubuję. Pierwszą sesję honorową poprowadził Filip Krzysztofik jako najstarszy wiekiem radny. W trakcie obrad wybrano przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta, którą z przewagą 26 głosów została Julia Dziuba, zaś Jakub Konieczkowicz oraz Igor Szymański objęli funkcję wiceprzewodniczących. Przede wszystkim Młodzieżowa Rada powinna właśnie konsultować te wszystkie ustawy, które będzie podejmowała dorosła Rada, aby dorośli decydenci mieli możliwość też poznania głosu młodzieży, też w sprawach młodzieży, ale nie tylko, także w sprawach takich nawet, w którym miejscu należy wybudować chodnik u nas w mieście, a my jesteśmy po to, aby skonsultować te decyzje też właśnie z uczniami, którzy nas wybrali, ale też z innymi, innymi grupami młodzieżowymi, którzy może nie mieli okazji, aby w swojej szkole wyłonić kandydata. Ale przede wszystkim także Młodzieżowa Rada powinna aktywizować młodzież do tego, aby włączali się w życie społeczne, żeby angażowali się w naszą lokalną społeczność, aby poprawiać też swoje warunki życia, ale także ludzi wokół. Młodzi radni mają głowę pełną pomysłów i z nadzieją patrzą w przyszłość. Przede wszystkim jest to chęć jakiejś zmiany w naszym mieście odnośnie młodzieży i tak dalej. Chęć jakiejś działalności do tego, żeby działo się więcej i żebyśmy mieli jakieś znaczenie i wkład w samo to, co się dzieje w tym mieście i w samo miasto. Myślę, że właśnie młodzież jest traktowana jakoś bardziej pobocznie, a teraz będziemy mogli wyrazić swoją opinię i wyrazić jakieś nasze potrzeby. Chciałem zobaczyć, jak to jest po prostu, jak coś nowego przeżyć, jakieś nowe przeżycia, doświadczenie zdobyć, także to było głównym moim celem przyjścia tutaj za głosowania. I oczywiście razem przedyskutować, przedebatować to wszystko, te potrzebne sprawy Kielc. Podczas pierwszej uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miasta zostały poruszone ważne sprawy bieżące. Przegłosowano m.in. propozycję utworzenia profilu Rady na portalu społecznościowym. Podczas kolejnej sesji pierwszą uchwałą, nad jaką obradować będą radni Młodzieżowej Rady Miasta, będzie zmiana statutu oraz powołanie odpowiednich komisji.